im Buch Ruth aus Kapitel 2. Tam jest Księgi Ruth, drugiego rozdziału. Einige Verse lesen. Czytamy tam kilka wersetów. Księga Rut, drugi rozdział. Rut 2, vers 2. Wiersz drugi. Und 3. Wiersz drugi i trzeci. Ja. Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi. Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała, idź, córko moja. I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Wersy 5 bis 7. Wiersze 5 do 7. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postawionego nad żeńcami, czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Und dann Vers 15. Wiersz 15. A gdy powstała, aby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom, mówiąc, niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Und dann 17 bis 18. 17 i 18. Zbierała więc na polu aż do wieczora. Potem wymłóciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. Narzuciwszy to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczyła to, co ona zbierała. Potem wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku i dała jej. 19. A jej teściowa rzekła do niej, gdzie zbierałaś dzisiaj, gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała i rzekła, ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywał się Boaz. Zunächst einige Gedanken über das Buch Ruth. Jako pierwsze kilka wprowadzających myśli na temat Księgi Rut. Im Buch Rut sehen wir in Boaz ein Vorbild von dem Herrn Jesus. W Księdze Rut w Boazie widzimy przykład albo obraz Pana Jezusa. Und in Noemi ein Bild von dem alten Israel. A w Noemi widzimy obraz starego Izraela. Sie haben ihrer Verantwortung nicht entsprochen. Oni nie zachowywali się zgodnie według ich odpowiedzialności. Und durch ihre Untreue jeden Segen verloren. I przez ich niewierność utracili wszelkie błogosławieństwo. In Ruth dagegen, natomiast w Ruth, sehen wir ein Bild von dem zukünftigen Überrest Israels. Widzimy obraz przyszłej resztki Izraela. Ruth ist kein Bild von der Versammlung. Ruth nie jest obrazem zgromadzenia. Und der Jesus, der wahre Boaz, a Pan Jezus, ten prawdziwy Boaz, wird seinem irdischen Volk, dem zukünftigen Überrest aus demselben, to swojemu ziemskiemu ludowi, temu tej przyszłej resztce z tego swego ludu, alle Segnungen zurückgeben, on przywróci im wszystkie ich błogosławieństwa, die das alte Volk wegen ihrer Untreue verloren hatte. Który ten stary lud utracił z powodu swej niewierności.
So wird Ruth also zurückgeführt nach Bethlehem. Tak więc Ruth jest z powrotem sprowadzona do Betlejem. Und bekommt den vollen Segen des Landes. I otrzymuje pełne błogosławieństwo ziemi. Das ist die Lehre dieses Buches. Taka jest nauka tej księgi. Wir dürfen aber auch für uns, jeder persönlich, ale i my dla samych siebie, każdy osobiście, aus diesem Buch manche nützliche Belehrung ziehen. Możemy wyciągnąć dla siebie niejedno pożyteczne pouczenie. Und wir wollen heute uns etwas beschäftigen mit dem Wert des Auflesens. A dzisiaj chcemy się trochę zająć wartością tego zbierania. Ruth hatte den Wunsch, auf den Feldern Bethlehems Ehren aufzulesen. Ruth miała to pragnienie, aby na polach tamtejszych zbierać te kłosy. Und wir wollen jetzt sehen, was das für uns bedeutet. A my teraz chcemy zobaczyć, co to oznacza dla nas. Dieses Auflesen bedeutet nichts anderes. To zbieranie nie oznacza nic innego, jak tylko als dass wir uns nähren durch das Lesen des Wortes Gottes. Jak tylko to, że my karmimy się przez czytanie Słowa Bożego. Wir wollen sehen, in welch einer Art und Weise Ruth das getan hat. I chcemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób Ruth to dokonała. Wir wollen auch sehen, wie fleißig sie war. Chcemy także zauważyć, jak pilna w tym była. Und wir wollen sehen, welche Auswirkungen das hatte in ihrem Leben. I chcemy także zobaczyć, jakie wyniki czy efekty miało to w jej życiu. Wir haben in Vers 2 gelesen, w wierszu drugim czytaliśmy, dass sie zu ihrer Schwiegermutter sagt, że powiedziała do swojej teściowej, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen. Pozwól mi pójść na pole i zbierać kłosy za tym. Sie hatte erstens einen guten Wunsch. Po pierwsze miała dobre pragnienie. Und doch setzt sie ihn nicht sofort in die Tat um. A jednak nie wykonuje go natychmiast. Sie bespricht das zunächst mit ihrer Schwiegermutter. Ona najpierw rozmawia o tym ze swoją teściową. Das ist gut. I to jest dobre. Wenn junge Menschen einen Wunsch haben, jeśli młodzi ludzie mają pragnienie, dann dürfen sie den erstmal mit einem älteren Gläubigen besprechen. To jest to dla nich takie możliwe albo wskazane, żeby to najpierw omówili starszą osobą. Junge Geschwister sollte nicht gleich denken. Młodzi wierzący nie powinni zaraz myśleć. Ich kann das alles allein. Że ja to wszystko potrafię sam. Ich bin intelligent genug. Jestem wystarczająco inteligentny. Ich muss mir na niemand fragen. Nikogo nie muszę się pytać. Ihr seid gut beraten, wenn ihr euch den Rat eines älteren, weisen Gläubigen einholt. Dobrze uczynicie, jeśli zwrócicie się do mądrej, starszej osoby o radę. Und Ruth sagt, es ist gut. Entschuldigung, Naomi sagt, es ist gut, das ist ein guter Wunsch, das kannst du machen. A Naomi do niej mówi tak, to jest dobre życzenie, to możesz wykonać. Aber Ruth wollte nicht nur auflesen, lecz Ruth nie chciała tylko zbierać, sie wollte hinter dem her auflesen, in dessen Augen sie Gnade fand. Ona nie chciała więc tylko zbierać, ale chciała zbierać za tym, w którego oczach znalazła łaskę. Es geht ihr also auch noch um eine Person. Więc także chodzi jej o konkretną osobę. Hinter dem her. Za którym tutaj ma zbierać. Letztlich ist das hinter Boas her. I ostatecznie jest to oczywiście za Boazem. Denn nur von ihm konnte sie Gnade erwarten. Gdyż tylko od niego mogła oczekiwać łaskę. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, to znaczy, jeśli my czytamy Biblię, dann sollte es unser Wunsch sein, powinno być to naszym pragnieniem, Christus darin zu finden. Byśmy znaleźli w tym Chrystusa. Der große Inhalt der Bibel, gdyż tą olbrzymią czy wielką treścią Biblii, ist eine Person. Jest osoba. Und das ist Christus. A nią jest Chrystus. Und die wahre Nahrung, die wahre, echte Speise für unsere Herzen, a ten prawdziwy pokarm dla naszych dusz, ist der Jesus. To nim jest Pan Jezus.
Und den finden wir in der Bibel. A tego znajdujemy w Biblii. Der Jesus hat selbst gesagt im Johannesevangelium, die Schriften sind es, die Schriften, die von mir zeugen. Pan Jezus sam powiedział w Ewangelii Jana, że Pisma same o Nim świadczą. Das war dieser gute Gedanke von Ruth. I to właśnie była ta dobra myśl od Ruth. Und dann geht sie auf das Feld. Potem ona wychodzi na pole. So steht es in Vers 3. Tak napisane jest w wierszu trzecim. Und dann liest sie hinter den Schnittern her auf. I ona zbierała za żeńcami. Jetzt müssen wir zunächst darüber nachdenken, wer sind die Schnitter? Teraz jako pierwsze musimy zastanowić się nad tym, kto to są ci żeńcy. Damals waren es die Knechte von Boaz. W tamtym czasie byli to słudzy Boaza, die noch mit der Sense die Felder geschnitten haben. Jak jest to Sense? Który kosą jeszcze kościli te pola. Ihr wisst, was eine Sense ist, ja? Ja. Da gab es noch keine Maschinen. Jeszcze nie było żadnych maszyn. Und diese Knechte haben ein bestimmtes Feld gemäht. I oni jakieś konkretne pole tak obcinali. Hier war es ein Gerstenfeld. Kosili, a tutaj to było pole jęczmienne. Es war die erste Ernte im Lande. To było pierwsze żniwo w kraju. Und Ruth kam mit Naomi, ihrer Schwiegermutter, zurück aus Moab beim Beginn der Gerstenernte. A Ruth powróciła ze swoją teściową Noemi właśnie w tym czasie, gdy rozpoczęły się pierwsze żniwa te jęczmienne. Da war es für sie einfacher aufzulesen, hinter diesen Schnittern her. I wtedy dla niej było też lżejsze, gdy mogła zbierać właśnie za tymi żeńcami. Was bedeutet das für uns? A cóż oznacza to dla nas? Die Schnitter im Neuen Testament, ci żeńcy w Nowym Testamencie, sind Brüder, są bracia, die uns das Wort Gottes erklären. Którzy tłumaczą nam Słowo Boże. In Epheser 4 hat der Herr Jesus Gaben gegeben. Epheser 4 napisane jest, że Pan Jezus dał dary. Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Und diese Brüder sind fähig, uns das Wort Gottes so zu erklären, a ci bracia są w stanie wytłumaczyć nam słowo w taki sposób, dass wir als Zuhörer es besser verstehen. Że my jako słuchacze lepiej je rozumiemy. Und es ist eine gute Methode, wenn wir hinter ihnen her auflesen. Jest to dobrą metodą czytania albo uczenia się dla nas, jeśli zbieramy za nimi. Es gibt mehrere Methoden, das Wort Gottes zu lesen. Istnieje kilka metod na czytanie Słowa Bożego. Gute Methoden. Dobre metody. Und weniger gute Methoden. I mniej dobre metody. Ich sage mal eine Methode. Ja teraz wspomnę o jednej metodzie. Augen zu. Zamknąć oczy. Bibel aufschlagen. Otworzyć tak Biblię. Römer 16, Vers 1. Rzymian 16, wiersz 1. Jetzt lese ich diesen Vers. Teraz czytam ten wiersz. Und es kann sein, możliwe jest, dass der Herr das benutzt, że Pan użyje to, um einer Schwester, die das liest, eine Ermunterung zu geben. Aby siostrze, która to czytała, jej podać pocieszenie. Und es gibt Situationen in unserem Leben, i są sytuacje w naszym życiu, wo der Herr das mal so segnen kann. Gdzie Pan tak może to pobłogosławić. Wenn du ganz tief traurig bist, jeśli jesteś tak bardzo głęboko smutny, keine Kraft mehr hast, już nie posiadasz siły, krank bist, jesteś chory, voller Sorgen, pełny trosk, und du machst das mal so, i ty to tak uczynisz, dann kann der Herr das zum Segen benutzen. To Pan może użyć to jako błogosławieństwo dla ciebie. Aber die beste Methode, um das Wort Gottes systematisch zu lesen, ist das nicht. Ale najlepszą metodą, by czytać Słowo Boże systematycznie, to nie jest najlepsza metoda. Und ich möchte euch jungen Geschwistern, a ja wam młodszym braciom i siostrom, eine andere Empfehlung geben. Chcę dać inne polecenie. Lest bitte systematisch das Wort. Proszę, czytajcie Słowo Boże systematycznie. Ich gebe euch nur mal eine kleine Empfehlung. Dam wam tylko takie drobne zlecenie. Vielleicht fängst du mal mit dem Johannesevangelium an. Być może zaczniesz od Ewangelii Jana. Und liest zunächst mal die ersten drei, vier Verse. I przeczytasz tylko te pierwsze trzy, cztery wersety.
Vorher gehst du noch auf deine Knie. Przedtem pójdziesz jeszcze na kolana. Und sagst Herr Jesus, ich möchte jetzt diesen Abschnitt lesen. I powiesz, Panie Jezu, ja pragnę teraz przeczytać ten fragment. Bitte zeige mir, was dieser Abschnitt beinhaltet, was er bedeutet. Proszę, pokaż mi, co zawiera i co oznacza ten fragment. Und was ich daraus lernen kann. I co ja mogę się z tego nauczyć. Dass mir deine Person größer wird. By twoja osoba stała się dla mnie większa. Und dass ich mein Leben danach ausrichte. I bym moje życie według tego kierował. Dann lies diesen Abschnitt. Wtedy przeczytaj ten fragment. Und mach dir Gedanken darüber. Zastanów się nad nim. Und dann nimmst du dir noch eine gute Betrachtung. I wtedy weźmiesz sobie jeszcze jakieś dobre rozważanie. Diese gute Betrachtung hat ein Schnitter geschrieben. A to dobre rozważanie to napisał właśnie taki żeńca. Ein Bruder, der Licht hatte. Brat, który posiadał światło. Und der seine Gedanken, die er von dem Herrn empfangen hat, schriftlich niedergelegt hat. I który swoje myśli, które otrzymał od Pana, je złożył na papierze w sposób pisemny. Und du liest diese Betrachtung? A ty czytasz to rozważanie? Im Anfang war das Wort. Na początku było słowo. Und dann verstehst du, aha, das Wort ist der Herr Jesus. A potem rozumiesz, aha, tym słowem jest Pan Jezus. Der Jesus ist immer der Ausdruck der Gedanken Gottes. Pan Jezus zawsze jest wyrazem myśli Bożych. Und so liest du einen Satz nach dem anderen. I tak czytasz zdanie po zdaniu. Und am Ende gehst du wieder auf deine Knie. A na koniec znów idziesz na swoje kolana. Sag, Herr Jesus, ich danke dir. I mówisz, Panie Jezu, dziękuję Tobie. Ich habe jetzt etwas verstanden von diesem Abschnitt. Teraz zrozumiałem coś z tego fragmentu. Und deine Person ist mir wertvoll geworden. I twoja osoba stała się dla mnie cenniejsza. Und dann freust du dich auf den nächsten Tag. I cieszysz się już z jutrzejszego dnia. Wo du den nächsten Abschnitt liest von Johannes 1. Gdzie, w którym znów przeczytasz dalszy fragment z Ewangelii Jana pierwszego rozdziału. Und so kann man hinter den Schnittern her auflesen. I w ten sposób możemy czytać, zbierać za żeńcami. In Vers... Moment. In Vers 9. W wierszu 9. Steht etwas von den Gefäßen. Jest mowa o naczyniach. Diese Gefäße hatten die Knaben schon dahingestellt. Albo dzbana i te dzbany już ci sudy tam postawili. Sie waren voll Wasser. One były pełne wody. Und Ruth musste nur noch trinken. A Ruth musiała już się tylko tego napić. Das sind die Gefäße, die unsere Vorväter, die alten Brüder, to są te naczynia czy dzbany, jeśli chodzi o naszych przodków czy praojców, uns hinterlassen haben. I ich myśli, które nam zostały pozostawione. Das sind Betrachtungen, die sie geschrieben haben vor vielen Jahren. Są to rozważania napisane przez nich wiele lat temu. Und wir dürfen einfach daraus trinken. A my po prostu możemy z tego pić. Und dann lernen wir die Gedanken Gottes kennen. Wtedy uczymy się poznawać myśli Boże. Ich weiß nicht, wie viele solche Auslegungen über Gottes Wort ihr in polnischer Sprache habt. Nie wiem, jak wiele wy takich rozważań macie w języku polskim. Vielleicht nicht so viel wie wir in Deutschland, das mag sein. Być może nie tak wiele jak my w Niemczech, to jest możliwe. Aber ihr habt doch schon einiges, das weiß ich. Ale troszeczkę już macie, to wiem. Ihr habt zum Beispiel das dicke Buch von Christian Brim, da bin ich in ihrer Mitte, in Polnisch. Na przykład macie tą grubą książkę brata Christiana Brima, tam jestem pośród nich. Und auch noch andere Betrachtungen. I też jeszcze inne rozważania. Und ich möchte euch dringend empfehlen. I pilnie chcę wam to zalecić. Lest diese Bücher. Czytajcie te książki. Und wenn ihr Englisch könnt, a jeśli potraficie po angielsku, dann gibt es eine Unmenge von Betrachtungen, guten Betrachtungen in englischer Sprache. To istnieje ogromna ilość dobrych rozważań w języku angielskim. Bitte lest sie. Proszę, czytajcie je. Und denkt nicht, ich brauche das nicht. I nie myślcie, ja tego nie potrzebuję. Ich habe selbst den Heiligen Geist. Ja sam mam Ducha Świętego. Ich kann das alles selbst erforschen. Sam to potrafię wszystko zbadać. Das ist gefährlich. To jest niebezpieczne. Dann kommt man auf die tollsten Ideen. Bo wtedy dojdzie się do najciekawszych myśli. Man zimmert sich manches zurecht. I samemu się jakoś coś tam buduje. Und zum guten Schluss ist es falsch. A na koniec jest to błędne. Deshalb noch einmal die Empfehlung. Dlatego jeszcze raz to polecenie. Hinter den Schnittern her auflesen. Więc zbierać za żeńcami. Also in erster Linie bedeutet auflesen persönlich sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Więc w pierwszym rzędzie to zbieranie oznacza
osobiście zajmować się Słowem Bożym. Aber es bedeutet auch, ale to także oznacza, andere Gelegenheiten zu nutzen, wo man etwas lernen kann aus Gottes Wort. By wykorzystać także inne sytuacje, w których możemy nauczyć się czegoś ze Słowa Bożego. Zum Beispiel die Versammlungsstunden besuchen. Na przykład chodzić na zgromadzenia. Da lernt man auch etwas. Tam też się czegoś uczymy. Ein Bruder, der auch ein Schnitter ist, jeden brat, który także jest żeńcą, liest einen Abschnitt und legt ihn aus. Czyta fragment i wykłada go. Und man lernt etwas. I uczymy się czegoś. Oder in der gemeinsamen Wortbetrachtung. Albo w wspólnym rozważaniu. Kommt jede Woche hier zusammen. Zgromadzacie się tu w środku tygodnia. Und betrachtet fortlaufend was. I rozważacie ciągle Ten Hebrajerbrief. List do Hebrajczyków. Und jedes Mal, wenn ihr zusammen seid, i za każdym razem, gdy jesteście tak razem, lernt man etwas über diesen Abschnitt. Uczymy się czegoś o tym fragmencie. Und weil das so ist, i dlatego, że tak jest, bleibt man auch nicht gleichgültig weg von diesen Stunden. Wtedy też nie omijamy albo nie przychodzimy tak obojętnie jakoś tak obojętnie nie czynimy tego, że nie przychodzimy na zgromadzenia. Und freut man sich schon auf die nächste Stunde. Bo już się cieszymy z następnej godziny. Es gibt Möglichkeiten, Vorträge zu besuchen. Istnieją także możliwości, by zwiedzić wykłady. Wenn Brüder euch zwei, drei Tage besuchen, jeśli bracia odwiedzą was na 2-3 dni, dann liest man wieder auf. To znów się zbiera. Es gibt die Möglichkeiten, Konferenzen zu besuchen. Istnieją możliwości, by jechać na konferencje. Und überall kann man wieder auflesen. I wszędzie można znów zbierać. Und noch einmal, es ist gut, hinter den Schnittern herzulesen. Jeszcze raz powtarzam, jest to dobre, gdy zbieramy za żeńcami. Jetzt sage ich ein Wort zu den Brüdern, zu den Schnittern. A teraz powiem słowo skierowane do braci, do tych żeńców. Es wird nämlich Ruth später gesagt, bo do Ruth jest później powiedziane, deine Augen seien auf das Feld gerichtet, welches man schneidet. Nie, was ist das? Das muss ich noch suchen. Niech twoje oczy są skierowane na to pole, które będzie koszone. Dankeschön. Ja, Vers 9. 9. Wiersz. Das heißt, die Schnitter haben jetzt ein Feld geschnitten. To znaczy, ci żeńcy teraz kosili albo żnęli pole. Und was haben sie nicht gemacht? A czego oni nie uczynili? Sie haben nicht auf diesem Feld schnell zwei, dreimal die Sense geschwungen. Oni nie zrobili tak, że na tym polu tak raz, dwa razy tą kosą coś ukosili. Dann sind sie schnell auf ein anderes Feld gelaufen, dann nochmal zwei, drei. A tam potem znów pobiegli na drugie pole, znów tam dwa, trzy razy pokosili. Und dann nochmal auf ein anderes Feld. A potem znów na następne pole. So haben sie das nicht gemacht. Nie, w ten sposób nie postąpili. Dann hätte Ruth gar nicht gewusst, ja, wo soll ich dann jetzt auflesen? Bo Ruth wcale by nie wiedziała, gdzie to w końcu mam zbierać. Nein, sie haben ein Feld geschnitten. Nie, oni zbierali jedno pole. Und das ist wichtig für die Brüder, die das Wort auslegen. A to jest ważne dla braci, którzy wykładają Słowo Boże. Wenn ich jetzt über Ruth 2 spreche, über das Auflesen, jeśli teraz mówię na temat Ruth 2, o tym zbieraniu, dann spreche ich nicht über Offenbarung 7. To nie mówię o objawieniu w 7 rozdziale. Und auch nicht über Matthäus 14. I także nie o Mateusza 14. Dann will ich dieses Feld schneiden. Bo wtedy chcę kosić, żnąć to pole. Und damit meine ich, liebe Brüder, a z tym, drodzy bracia, mam na myśli, wenn ihr einen Abschnitt vorschlagt und darüber sprecht, jeśli proponujecie jakiś fragment i mówicie na temat tego fragmentu, dann ist es gut, bei diesem Abschnitt zu bleiben. To jest to dobrze, by pozostać przy tym fragmencie. Und nicht in der Auslegung, a nie w wykładaniu, bei 1. Mose 1, Vers 1 anfangen, zaczynając w 1. Mojżeszowej 1:1 und bei Offenbarung 22, Vers 21 aufhören. I kończąc objawieniu 22:21. Also nicht querbeet durch die ganze Bibel gehen. Więc nie chodzi tak na wskroś całej Biblii. Egal, was man gelesen hat. Nieważne, co się czytało. Dann wissen die Zuhörer anschließend gar nicht mehr, ja, wo soll ich jetzt auflesen? Bo słuchacze potem wcale nie wiedzą, no gdzie ja to w końcu miałem zbierać. Deshalb ist es besser, dlatego jest to lepiej, in einem Abschnitt, Vers für Vers,
vorzugehen und die Geschwister haben es leicht zu folgen. Dlatego jest to wtedy dobrze w rozważaniu iść wiersz po wierszu, a słuchacze, dla nich jest wtedy lżej, by móc to zrozumieć i według tego wchodzić albo naśladować to. Dann wissen sie anschließend genau, wtedy konkretnie wiedzą, das hat er zu Vers 3 gesagt, to powiedział odnośnie wiersza 3, to do wiersza 5. Aber wenn der Bruder über die ganze Bibel spricht, ale jeśli ten brat mówi o całej Biblii, dann haben die Zuhörer anschließend kaum die Möglichkeit, es noch aufzunehmen. To słuchacze potem nie mają prawie że żadnej możliwości to jakoś jeszcze pojąć. Nun, jetzt haben wir weitergelesen. Teraz czytaliśmy dalej. Dass Boas jetzt auf das Feld kam, że Boas teraz przyszedł na to pole. Und dann spricht er zu seinem Knecht. I przemawia do swego sługi. In Vers 5. W wierszu 5. Übrigens ist der Knecht ein Bild von dem Heiligen Geist. A tak na magnesie to ten sługa jest obrazem Ducha Świętego. Und der Heilige Geist leitet die Schnitte in der Auslegung des Wortes Gottes. A Duch Święty prowadzi czy kieruje tych żeńców w wykładaniu Słowa Bożego. Die Schnitte dürfen nicht machen, was sie wollen. Bo żeńcom nie jest pozwolone, by czynili co chcą. Sie müssen hören auf das, was der Heilige Geist ihnen aufträgt. Oni muszą słuchać tego, co Duch Święty im nakazuje. Und Boas fragt den Knecht, ein Bild von dem Heiligen Geist. A Boas pyta się więc tego sługi w obrazie Ducha Świętego. Wem gehört das Mädchen? Do kogo należy ta dziewczyna? Das heißt, Boas, der Jesus, war aufmerksam geworden auf sie. Więc Boas, Pan Jezus, zwrócił uwagę na nią. Und dann gibt der Heilige Geist ein er berichtet, was das Mädchen gemacht hat. A wtedy Duch Święty opowiada o tym, co ona uczyniła. Und dann kann er sagen, am Mittag des Tages, am Mittag, es war Mittag, i on może w południe powiedzieć, sie ist gekommen vom Morgen an, że ona od rana już przyszła, und sie hat kaum im Haus gesessen, i prawie wcale nie siedziała w domu, sondern war immer am Auflesen, lecz ciągle zbierała. Sie war so fleißig. Ona była taka pilna. Es steht später in Vers 17, a później w wierszu 15 napisane jest, dass sie nach dem Mittagessen wieder aufließ. Że po obiedzie ona znów zbierała. Und am Abend hatte sie einen Eva Gerste aufgelesen. A wieczorem był efekt tego taki, że miała zebrane jedną Efa jęczmienia. Das war so viel, wie man normalerweise für 10 Tage brauchte. To było tak wiele, że właściwie na tą ilość potrzebowało się 10 dni. Man kann das nachlesen in 2. Mose 16, da wird das erklärt. Można sobie to przeczytać w 2. Mojżeszowej 16, tam to jest wytłumaczone. Sie war fleißig. Ona była pilna. An einem Tag so viel aufgelesen, wie man eigentlich an 10 Tagen aufliest. W jeden dzień zbierała tak wiele, co właściwie zbiera się w ciągu 10 dni. Sind wir auch fleißig? Czy też jesteśmy pilni? Unsere alten Brüder waren fleißig. Nasi starsi bracia, oni byli pilni. Sie haben Tag und Nacht das Wort gelesen. Czytali dniem i nocą słowo. Nun, sie haben noch gearbeitet, natürlich. Oni oczywiście jeszcze pracowali. Aber man liest in den Biografien unserer alten Brüder, ale w tych biografiach naszych starszych braci czyta się, dass sie nächtelang das Wort Gottes studiert haben. Że całymi nocami studiowali Słowo Boże. Noch einmal die Frage. Jeszcze raz to pytanie. Sind wir auch fleißig? Czy też jesteśmy pilni? Wie viele Minuten am Tag liest du eigentlich in der Bibel? Ile minut w ciągu dnia właściwie czytasz Biblię? Du musst mir jetzt keine Antwort geben. Nie, musisz mi teraz odpowiadać. Nur dir selbst. Tylko sobie samemu. Ich weiß, ihr müsst arbeiten. Ja wiem, musicie pracować. Vielleicht 8 oder 10 oder 12 Stunden am Tag. Może 8, 10, 12 godzin w ciągu dnia. In der Schule müsst ihr viel lernen. W szkole musicie się wiele uczyć. Aber jeder hat doch noch ein bisschen Zeit. Ale przecież każdy jeszcze ma trochę czasu. Und wie viel Zeit verwenden wir für das Lesen der Bibel? Ile czasu poświęcamy na czytanie Biblii? Schnell noch abends im Bett Psalm 117. Tak jeszcze szybko wieczorem w łóżku Psalm 117. Warum sage ich das? Dlaczego to mówię? Die Mädchen lachen, die wissen warum. Dziewczyny się śmieją, wiedzą dlaczego. Der ist so kurz. Bo on jest taki krótki. Ganz kurz. 2 Sekunden, Ende. 2 Sekunden i koniec.
Der andere sagt, nein, ich muss 119 lesen. A ten drugi mówi, nie, ja muszę przeczytać Psalm 119. Dann habe ich ja viel gelesen. Wtedy dużo przeczytałem. Und bei Vers 10 bist du schon am Schlafen. A przy wierszu 10 już śpisz. Das bringt auch nicht mehr viel. To też już wiele nie daje. Es ist viel besser, jest o wiele lepiej, sich eine feste Zeit vorzunehmen, sobie ustanowić jakiś konkretny czas, und dann so vorzugehen, wie ich das vorhin geschildert habe. I wtedy tak postępować, jak to przedtem już opowiedziałem. Und wenn du einmal Geschmack gefunden hast, an dem Lesen des Wortes, jeśli raz tego posmakowałeś, tego czytania Słowa Bożego, dann freust du dich schon auf den nächsten Tag. To już cieszysz się z następnego dnia. Wisst ihr, das ist wie bei einem spannenden Buch. Wiecie, to jest tak samo jak przy jakiejś ciekawej książce. Das kennt ihr doch, oder? Wy to znacie przecież, nie? Man muss aufhören, weil man schlafen muss. No trzeba już skończyć, no bo musi się już spać. Eigentlich will man noch länger lesen. Ale właściwie chce się jeszcze czytać dłużej. Und dann ist man schon gespannt auf den morgigen Abend, wie es weitergeht in diesem Buch. Jest się już ciekawym z następnego wieczoru, jak to dalej by się tam będzie kontynuować. Und so sollte das mal werden mit der Bibel. Tak powinno być u nas w stosunku do Biblii. Sie war also fleißig. Więc była ona pilna. Dann das will ich jetzt nicht länger auslegen. Już dalej tego tutaj nie chcę wykładać. Lädt Boas sie ein zu dem Mittagessen. Boas zaprasza ją na obiad. Und dann gibt Boas ihr bestimmte Nahrung. I daje jej poszczególny albo konkretny jakiś tam pokarm. Das wäre sehr wertvoll, darüber nachzudenken. I byłoby to kosztowne, by się nad tym zastanowić. Aber ist jetzt nicht das Thema. Ale to teraz nie jest tematem naszym. Und nach dem Mittagessen. A po obiedzie. Steht sie jetzt wieder auf. Znów ona wstaje. Und liest weiter auf. I dalej ona zbiera. Aber, das ist jetzt ganz wichtig. Ale to jest teraz bardzo ważne. Liest sie nicht nur weiter auf. Ona nie tylko dalej zbiera. Sondern sie macht noch andere Dinge. Ale także wykonuje inne rzeczy. Und zwar insgesamt 7. A mianowicie razem tego jest 7 rzeczy, które czyni. Die möchte ich jetzt einmal aufzählen. Teraz chciałbym je wyliczyć. Erstens liest sie auf. Po pierwsze zbiera. Zweitens schlägt sie das, was sie schlägt sie aus. Po drugie ona to wymuczała, to co zebrała. Drittens nimmt sie es auf. Po trzecie to zbiera z góry albo narzuca na siebie. Viertens nimmt sie es mit in die Stadt. Po czwarte bierze to ze sobą do miasta. Fünftens zieht sie es dann hervor. Jako piąte ona znów to wyciąga z tego worka. Sechstens sättigt sie sich selbst damit. Jako szóste to sama się tym syci. Und siebtens gibt sie es an die Schwiegermutter weiter. A jako siódme to przekazuje to dalej do swojej teściowej. Diese 7 Dinge stehen in den Versen 17 und 18. I te 7 rzeczy jest napisane w wierszach 17 i 18. Über das Auflesen habe ich genug gesagt. Już wystarczająco powiedziałem na temat tego zbierania. Jetzt kommt das Ausschlagen. A teraz przejdziemy do tego wymłucania. Ich denke, ihr versteht das gut. Ja myślę, że wy to dobrze rozumiecie. Sie hat die Ähren aufgelesen. Ona te kosy zbierała. Die waren an dem Halm. One były w snopu. Ja. W snopie. Der Halm, von ist die Ähre dran. Ja. Das konnte sie nicht essen. Man steckt ja nicht die Ähre in den Mund. Ona nie mogła tego jeść, bo przecież kłosy nie wsadza się do buzi. Was wollte sie? A co ona chciała? Sie wollte das Korn. Ona chciała to ziarnko. Also musste das ausgeschlagen werden. Więc musiało być to wymucone. Später hatte man Dreschmaschinen dafür. Później wynaleziono na to konkretne maszyny. Früher ging das anders. Ale kiedyś to... Da stellte man sich auf einen Hügel. Odbywało się na sześć, bo stanęło się na takim pagórku. Und dann wurden diese Halme mit den Ähren auf den Boden geschlagen, ausgeschlagen. I te snopy z tymi kosami były bite o ziemię. Dann flogen die Körner auf den Boden. A wtedy te ziarnka spadały na ziemię. Und die Spreu wurde von dem Wind weggeweht. A ta reszta była przez wiatr wywiewana. Und das müssen wir auch machen. I my też tak musimy to czynić. Wir müssen ausschlagen. My musimy wymucać. Das bedeutet nach dem Auflesen des Wortes, nach dem Lesen. To znaczy po zbieraniu czy czytaniu Słowa Bożego. Oder hören. Albo słuchaniu. Gibt es eine notwendige Nacharbeit. Istnieje konieczna praca następująca po tym.
Die Bibel nennt das auch im Alten Testament Wiederkäuen. Biblia w Starym Testamencie nazywa to także żuwaniem. Przeżuwaniem. Nun, was bedeutet Nacharbeit? Co oznacza więc ta praca po tym, albo to przeżuwanie? Das heißt, man muss sich, nachdem man das Wort gehört hat, to znaczy, gdy żeśmy już usłyszeli Słowo Boże, noch weiter damit beschäftigen. Musimy dalej się tym zajmować. Jetzt stelle ich wieder die Frage, wie mache ich das? A teraz znów stawiam to pytanie, w jaki sposób to czynię? Gibt verschiedene Methoden. Istnieją różne metody. Es gibt Brüder oder Geschwister, die hören das Wort und machen sich dabei Notizen. Istnieją bracia i siostry, którzy słuchają Słowo Boże, sobie te rzeczy notują. In die Bibel oder auf einen Zettel. Na przykład w Biblii czy na jakąś karteczkę. Und sagt der eine oder andere, das kann ich nicht. Ich kann nicht hören und schreiben zusammen. Ale jeden, czy nie jeden może powie, no nie potrafię równocześnie słuchać i pisać. Wenn du das nicht kannst, jeśli tego nie potrafisz, es gibt andere Methoden. Istnieją inne metody. Andere Geschwister haben am Abend oder den nächsten Tag den Vortrag, den sie gehört haben, zu Hause noch einmal aufgeschrieben. Inni wierzący na przykład, gdy słyszeli jakiś wykład, to wieczorem czy w następnym dniu usiedli i sobie znów spisali te zapamiętane myśli. Jetzt sagst du, das kann ich auch nicht. Teraz powiesz, no tego też nie potrafię. Ich weiß nichts mehr. No już nic nie wiem. Dann schreib das auf, was du noch weißt. To napisz albo spisz to, co jeszcze wiesz. Was du mal geschrieben hast. Bo to, co raz spisałeś, das kannst du dir viel besser behalten. To potrafisz o wiele lepiej zapamiętać. Ich habe heute noch Aufzeichnungen. Ja jeszcze po dzień dzisiejszy mam notatki. Von 1963. Z roku 1963. Da war ich 17 Jahre alt. Wtedy miałem 17 lat. Und war zum ersten Mal in Dillenburg auf der großen Konferenz. Po raz pierwszy byłem w Dillenburgu na wielkiej konferencji braterskiej. Da wurde 3. Mose 13 und 14 betrachtet. Tam rozważano 3. Mojżeszową 13 i 14. Das Gesetz des Aussätzigen. To mianowicie był zakon trędowatego. Da kann ich heute nochmal nachschlagen und schauen. I jeszcze dzisiaj tam mogę to otworzyć i tam się tym zająć. Es gibt noch andere Methoden. Istnieją także inne metody. Wenn du einen Vortrag gehört hast, jeśli słyszałeś jakiś wykład, dann beschäftige dich anschließend zu Hause nochmal mit diesem Abschnitt, hol dir eine Betrachtung dazu. To możesz w domu jeszcze raz zająć się tym fragmentem i do tego wziąć pewne rozważanie. Und arbeite das nochmal durch. Na ten temat i jeszcze raz to możesz przepracować. Und mach dir dann vielleicht paar Notizen. I wtedy możesz zrobić sobie kilka notatek. Ohne Nacharbeit. Bo bez tego przeżuwania przy tej pracy po tym wszystkim geht das meiste, was man hört, verloren. To większość tego, co się słyszy, się nam utraca. Ihr könnt ja mal einen Test machen. Możecie to sobie przetestować. Erinnert euch jetzt mal daran. Teraz przypomnijcie sobie to, was der Bruder Horst Zielfeld im Januar bei euch gesprochen hat. Co brat Horst Zielfeld wam powiedział, gdy był tutaj w styczniu. Wisst ihr das noch? Ja. Wiecie o tym jeszcze? Wisst ihr auch noch, was er zu den einzelnen Abschnitten gesagt hat? A wiecie jeszcze konkretnie, co powiedział do tych poszczególnych fragmentów? Bestimmt nicht mehr viel. Z pewnością nie jest to aż za wiele. Man muss Nacharbeit machen. Trzeba pracować jeszcze po tym. Dann wird es innerlicher Besitz. Bo wtedy stanie się to naszą wewnętrzną posiadłością. Das war das zweite. To było to drugie, co czyniła. Das dritte ist. To trzecie jest. Sie nahm es auf. Ona to narzuciła na siebie. Was nahm sie auf? Co ona rzuciła na siebie? Die Halme oder die Körner? Te ziarnka czy tą słomę? Ist doch klar, oder? Jest, chyba jest jasne, co? Die Körner nahm sie auf. Bo ona te ziarna wzięła na siebie. Was nehmen wir auf, wenn wir etwas gehört haben? A co my bierzemy na siebie albo przyjmujemy do siebie, gdyżeśmy coś usłyszeli? Wisst ihr, die Brüder, die einen Vortrag halten, die versprechen sich auch schon mal. Wiecie, ci bracia, którzy robią jakiś wykład, czasami się też pomylą w mowie. Die sind nicht vollkommen. Bo nie są oni doskonali. Die sagen auch schon mal, was Stroh ist. Czasami też oni powiedzą coś, co jest słomą. Und wenn ich jetzt Zuhörer bin, a jeśli teraz jestem słuchaczem, dann besteht die Gefahr, dass ich das Stroh mitnehme. To istnieje to niebezpieczeństwo, że ze sobą wezmę to, co było tą słomą. Und die Körner liegen lasse. A te ziarnka pozostawię. Von dem Stroh werde ich nichts hat. Ale ze słomy się nie nasycę. Ich muss die Körner mitnehmen. Ja muszę wziąć te ziarnka. Und das Stroh liegen lassen. A pozostawić tą słomę. Deshalb soll man prüfen, was gesagt wird. Dlatego mamy badać, co jest powiedziane. Und was gut ist,
mitnehmen. A to co dobre mamy ze sobą wziąć. Und was nicht gut war, a to nie było dobre, das lass liegen. To po prostu tam pozostaw. So. Also, ich muss es aufnehmen. Więc ja muszę to wrzucić na siebie. Dann wird es mein Eigentum. Wtedy stanie się to moją własnością, czy moją posiadłością. Ich erzähle eine kleine Geschichte von mir. Opowiem taką małą anegdotę o mnie. Ich habe mich schon sehr früh mit den Schriften von Bruder Dardy beschäftigt. Już bardzo wcześnie zajmowałem się pismami brata Dardiego. Und kann mich noch gut erinnern. I sobie potrafię dobrze jeszcze przypomnieć. Das ist vielleicht auch jetzt über 30 Jahre her. To też być może jest już ponad 30 lat temu. Es gab Wortbetrachtungen. Że były rozważania. Und man hatte etwas Probleme mit diesem Text. I miało się jakiś problem z tym tekstem. Und dann habe ich schon mal gesagt. I ja tam wtedy tak powiedziałem nieraz. Bruder Darby schreibt so und so dazu. Brat Darby pisze tak i tak na ten temat. Dann stellt ein anderer Bruder noch eine Frage. A jakiś inny brat jeszcze raz postawił pytanie. Dann musste ich sagen, das weiß ich auch nicht mehr. A wtedy musiałem powiedzieć, no tego już też nie wiem. Ich hatte zwar gelesen, was Bruder Darby schreibt. Ja wprawdzie przeczytałem, co napisał brat Darby. Aber selbst nicht verstanden. Ale sam tego nie zrozumiałem. Und dann nützt es gar nicht viel. A wtedy to wcale wiele nie daje. Es muss mein Eigentum werden. To musi stać się moją własnością. Ich muss es selbst nachvollziehen können. Sam muszę być w stanie to zrozumieć. Das heißt also aufnehmen. To więc oznacza narzucić na siebie. Und dann nimmt sie es mit in die Stadt. A potem bierze to ze sobą do miasta. Was bedeutet das? Cóż oznacza to? In der Stadt spielen sich unsere Lebensgewohnheiten ab. W mieście odbywają się zwyczaje naszego życia. Da sind wir zu Hause. Tam jesteśmy w domu. Da ist unsere Ehe, unsere Familie, unser Beruf. Tam jest nasze małżeństwo, nasza rodzina, nasza praca. Unser Geschäft. Nasz interes. Und jetzt muss ich das Wort Gottes mitnehmen. Ja muszę teraz to słowo ze sobą wziąć. In diese Lebensgewohnheiten hinein. Właśnie i wprowadzić je w te zwyczaje życiowe. Wenn ich das nicht mache. Jeśli tego nie uczynię. Nützt es mir nicht viel. To wtedy mi to wiele nie da. Dann habe ich zwar mein Wissen bereichert. Wtedy wprawdzie wzbogaciłem moją wiedzę. Aber für meine Praxis. Ale hat es kaum etwas gebracht. Ale dla mojej praktyki to prawie nic nie przyniosło. Jetzt möchte ich dazu mal paar Beispiele nennen. Teraz chciałbym wymienić tutaj kilka przykładów. Ich fange mal mit den Männern an. Ja rozpocznę tutaj z mężczyznami. Wenn wir gehört haben in Epheser 5, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Versammlung geliebt hat. Jeśli w Efezem 5 my mężczyźni albo bracia usłyszeliśmy, że mamy miłować nasze żony, jak Chrystus umiłował zgromadzenie. Und ich sage nach der Stunde, der Bruder hat herrlich gesprochen. A powiem po głoszeniu słowa, o tym brat pięknie przemawiał. Und anschließend kommen wir nach Hause. A potem przychodzimy do domu. Meine Frau und ich. Moja żona i ja. Und nach einer knappen Stunde. I po nie, po tak, zaledwie po godzinie. Gibt es Abendessen? Istnieje jest kolacja. Und der Salat ist total versalzen. A sałata albo sałatka jest całkowicie przesolona. Und ich fange an zu toben. A ja zaczynam się oburzać. Kannst du keinen Salat machen? Wie stellst du dich schon wieder an? Nie potrafisz uczynić sałatki? Jak ty to w ogóle postępujesz? Habe ich dann was gelernt aus dem Text? Czy ja właściwie nauczyłem się czegoś z tego tekstu? Habe ich dann das Wort mitgenommen in die Stadt? Czy ja wziąłem to słowo ze sobą do miasta? Nein. Nie. Das meint mitnehmen in die Stadt. To oznacza wziąć ze sobą do miasta. Auch noch ein Wort zu den Schwestern. Teraz jeszcze słowo skierowane do sióstr. Ihr habt gehört. Słyszeliście? Seid euren eigenen Männern unterwürfig, wie auch die Versammlung dem Christus. Bądź się ulegny własnym mężom, tak jak i zgromadzenie Chrystusowi. Und dann kommt man wieder in die Ehe zurück. Znów tak się powraca do stosunku małżeńskiego. Und es gibt etwas zu entscheiden und zu überlegen in der Familie. I trzeba coś zadecydować w rodzinie. Und der Mann, der gibt dir einen guten Rat. A mężczyzna daje, albo mąż daje ci dobrą radę. Und du sagst, a ty powiesz, das mache ich genau wie ich will, da frage ich dich überhaupt nicht nach. Ja to zrobię tak konkretnie jak ja chcę i wcale się ciebie nie będę pytać.
Dann hast du das Wort nicht mitgenommen in die Stadt. Wtedy ty nie wzięłaś tego słowa ze sobą do miasta. Noch ein Wort zu den Kindern. A jeszcze słowo do, skierowane do dzieci. Epheser 6. Efezjan 6. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu. Das hast du in der Versammlung gehört. To słyszałeś na zgromadzeniu. Und ihr seid zu Hause. A teraz jesteście w domu. Und die Mutter sagt zu dir. A mama powie do ciebie. Jetzt räum doch bitte noch den Tisch ab. Proszę teraz sprzątnij ze stołu. Und du sagst, das mache ich gar nicht. A ty powiesz, ja tego wcale nie zrobię. Fällt mir gar nicht ein. Wcale mi to nie przychodzi do głowy. Dann hast du das Wort nicht mitgenommen in die Stadt. Wtedy ty też tego słowa nie wziąłeś ze sobą do miasta. Und so könnte ich jetzt ein Beispiel an das andere reihen. Tak teraz mógłbym tutaj cytować jeden przykład po przykładzie. Das Wort Gottes, das wir aufgenommen haben. To Słowo Boże, które żeśmy przyjęli czy wzięli. Das muss unser Verhalten prägen, bestimmen. To musi cechować i mieć wpływ na nasze zachowanie. Wenn ich nur sage, es war schön, jeśli tylko powiem, no to było pięknie, und in meinem Leben ändert sich überhaupt nichts, a w życiu moim nic się nie zmieni, bleibt alles so wie es immer war, wszystko pozostanie tak, jak zawsze było, dann habe ich diese Aufforderung nicht verstanden. To wtedy to wezwanie tutaj nie zrozumiałem. Jetzt kommt das fünfte. Teraz następuje to, ta piąta rzecz. Jetzt zieht sie das Wort hervor. Teraz ona wyciąga to słowo na jaw. Was bedeutet das? A cóż to oznacza? Nach Epheser 6 ist das Wort Gottes das Schwert des Geistes. Według Efezjan 6 Słowo Boże jest także mieczem ducha. Und wir müssen das hervorziehen wie ein Schwert. I musimy to wyciągnąć tak jak miecz z pochwy. Das heißt, wir müssen mit dem Wort Gottes argumentieren. To znaczy, my musimy być w stanie argumentować Słowem Bożym. Merkt ihr das auch? Mir geht das oft so. Czy też tak to zauważacie, tak często ze mną się dzieje? In Gesprächen mit Gläubigen, die einen anderen Weg gehen. W rozmowach z wierzącymi, którzy chodzą na przykład inną drogą. In Gesprächen mit Ungläubigen. W rozmowach z niewierzącymi. Will man den anderen mit dem Wort Gottes überzeugen? To pragniemy tego drugiego przekonać na podstawie Słowa Bożego. Und man merkt auf einmal. I nagle zauważamy. Man hat überhaupt kein Wort. Wcale nie mamy jakiegoś słowa. Man weiß gar nicht, was man ihm sagen soll aus der Bibel. Bo nawet nie wiemy, co właściwie mamy powiedzieć mu z Biblii. Warum haben wir nichts? A dlaczego nic nie posiadamy? Entweder haben wir nicht aufgelesen. Albo żeśmy nie zbierali. Oder es nicht aufgenommen. Albo żeśmy tego nie przyjęli do siebie. Wir können nicht parieren. I nie jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić. Die eigenen Worte nützen nicht viel. Bo własne słowa wiele nie są przydatne. Nein, das Wort Gottes überführt den anderen. Nie, Słowo Boże przekonuje drugiego. Deshalb müssen wir vorziehen können. Dlatego musimy być w stanie to słowo wyciągnąć. Dann kommen wir zu dem sechsten Punkt. Przechodzimy do szóstego punktu. Sie hat sich selbst gesättigt am Ende von Vers 18. Sama się nasyciła pod koniec wiersza 18. Von dem, was sie aufgelesen hat. Nasyciła się z tego, co sama raz zbierała. Das heißt, wir müssen das Wort Gottes verinnerlichen. To znaczy, my musimy to słowo uczynić naszą wewnętrzną własnością. Wir müssen uns selbst davon nähren. Utożsamić się z tym i się tym sycić. Albo żywić. Und nur dann. I tylko wtedy. Können wir es nützlich für andere weitergeben. Jesteśmy w stanie, by przekazywać to w sposób pożyteczny dla innych. Das gilt auch für die Schnitte. To także dotyczy tych żeńców. Nur die Bibelabschnitte, tylko te fragmenty biblijne, die man selbst genossen hat, z których samemu się raz cieszyło, kann man an andere überzeugend weitergeben. Tylko takie fragmenty możemy w sposób przekonywujący przekazać innym. Das wird gemerkt von den Geschwistern. I to ci wierzący, którzy słuchają wtedy tych braci, oni to zauważają. Und diese Weitergabe an andere, a to przekazywanie dalej, ist ein ganz wertvoller Dienst. Jest bardzo cenną służbą. Es gibt manchmal in Versammlungen Geschwister, die können nicht kommen, weil sie krank sind oder alt. Czasami istnieją na zgromadzeniach tacy wierzący, którzy nie mogą przychodzić na zgromadzenie, bo są starszymi osobami albo chorzy. Und dann ist es ein wertvoller Dienst, gerade auch für junge Geschwister. A wtedy jest to także i cenną służbą, szczególnie i dla młodszych wierzących. Diesen anderen etwas zu erzählen,
von dem, was es in der Stunde des Zusammenkommens gegeben hat. By właśnie tym osobom, które nie przyszły albo nie mogły przyjść, opowiedzieć coś z tego, co usłyszeli na zgromadzeniu. Aber ist ja heute nicht mehr nötig. Oder dzisiaj to już jest niepotrzebne. Heute haben wir ja Kassetten und CDs. Bo dzisiaj mamy przecież kasety i płyty. Na kann man die weitergeben. Można je dalej przekazać. Ich sage nicht, dass das nicht gemacht werden darf. Ja nie mówię, że tego nie wolno czynić. Aber dieser andere Dienst ist, glaube ich, für beide Seiten besser. Ale myślę, że ta inna służba dla obu stron, myślę, że jest lepsza. Es erfordert vor allem für den, der weitergibt, wymaga to szczególnie od tego, który to dalej przekazuje, doch eine intensivere Beschäftigung mit diesem Abschnitt. By bardziej intensywnie się zajmował tym fragmentem. Lasst uns diesen Dienst der Weitergabe nicht vernachlässigen. Nie chciejmy zaniedbywać tej służby, tego przekazywania dalej. Mir fällt gerade dazu eine Begebenheit ein. I tak teraz akurat mi się przypomina zdarzenie takie. Ein Bruder beschäftigt sich an einem Abend, spätabend, noch mit Philippa 3. Pewien brat późnym wieczorem zajmował się jeszcze rozdziałem z Filipian trzeciego rozdziału. Ich weiß nicht, ob es schon nach 22 Uhr war. Nie wiem, czy to już było być może po 22. Und dieser Bruder hatte einen gläubigen Nachbarn. A ten brat miał wierzącego sąsiada. Und war so glücklich mit der Beschäftigung über diesen Bibeltext. I był taki szczęśliwy z tego zajmowania się tekstem biblijnym. Und was macht er? I co on czyni? Er geht noch schnell zu seinem Nachbarn. Idzie jeszcze tak szybko do swojego sąsiada. Stellt euch vor, abends zwischen 10 und 11 kommt jemand an die Haustür. Wyobraźcie sobie to wieczorem po 10, między 10 a 11 przychodzi ktoś do naszych drzwi. Ja, was willst du noch hier? No cóż ty tu jeszcze chcesz? Ich muss dir was sagen. Muszę ci coś powiedzieć. Ich habe mich mit Philippa 3 beschäftigt, das ist so schön. Ich muss dir das noch weitergeben. Zajmowałem się z Filipian trzecim rozdziałem, to jest takie piękne. Muszę ci to jeszcze przekazać. Das ist ein Herz, das sprudelt. To jest serce, które wypływa. Weil es das Wort Gottes so lieb gewonnen hat. Dlatego, że tak umiłowało Słowo Boże. Dann kann es freudig weitergeben. I wtedy można też to radośnie przekazywać dalej. Das waren die 7 Punkte. I to były te 7 rzeczy, które ona czyniła. Jetzt noch kurz etwas zu Vers 19. A teraz jeszcze krótko coś na temat wiersza 19. Diese Ruth, die Schwiegertochter von Naomi. Ta Ruth, ta synowa tej teściowej Noemi. War ja an dem Morgen weggegangen, um aufzulesen. Ona więc przecież odeszła rankiem, aby tam zbierać. Jetzt kommt sie am Abend zurück. Teraz wieczorem powraca. Hat das alles mitgebracht. To wszystko przyniosła ze sobą. Und die Schwiegermutter, die Naomi, a teściowa Noemi, sagt jetzt zu ihr, mówi teraz do niej, sag mal Ruth, powiedz no Ruth, wo hast du heute aufgelesen? Gdzie ty dzisiaj, gdzie zbierałaś dzisiaj? Die Naomi hat gemerkt, mit der Ruth, da ist heute was passiert. Noemi zauważyła z tą Ruth, dzisiaj coś się wydarzyło. Die kommt heute Abend so glücklich zurück. Ona dzisiaj wieczorem tak powraca taka szczęśliwa. Die ist so voller Freude. Jest taka pełna radości. Heute Morgen ist sie noch ganz anders weggegangen. Dzisiaj rano jeszcze całkiem inaczej odeszła. Wo warst du? Gdzie byłaś? Und was antwortet jetzt Ruth? A co odpowiada teraz Ruth? Sie sagt nicht, wo sie war. Ona nie mówi, gdzie była. Wir müssen in die Bibel schauen. Musicie zajrzeć tam do Biblii, co tam jest napisane. Sie sagt, bei wem sie gearbeitet hat. Ona mówiła, u kogo pracowała. Nicht wo. A nie gdzie. Und dann merken wir, zauważamy, dass Ruth verstanden hatte, worum es geht. Że Ruth zrozumiała, o co chodzi. Es geht letztlich um eine Person. Ostatecznie chodzi o osobę. Es geht um Boaz. Chodzi o Boaza. Es geht um den Herrn Jesus. Chodzi o Pana Jezusa. Und da war sie, den Tag gewesen. I ona tam była przez cały dzień. Boaz hatte ihr an seinem Tisch Nahrung gegeben. Boaz dał jej pokarm przy swoim stole. Das heißt, der Umgang mit Boaz. To znaczy, to obchodzenie się, albo obcowanie, nie obchodzenie się z Boazem, hatte Ruth geprägt. Ono cechowało Ruth. Man hat Ruth angesehen. Widziało się właśnie wtedy na Ruth. Sie war mit Boaz zusammen. Tak, ona była z Boazem.
Von den Jüngern wird auch einmal gesagt in Apostelgeschichte 4. I o uczniach też jest raz powiedziane w dziejach czwartym rozdziale. Die übrigen Menschen haben die Jünger erkannt, bo ci inni pozostali ludzie rozpoznali uczniów, da sie mit Jesus gewesen waren. Gdyż byli albo że byli razem z Jezusem. Erkennt man das bei uns auch noch? A czy w nas albo na nas poznaje się takie coś jeszcze? Hat die Beschäftigung mit Gottes Wort, das Lesen in der Bibel, czy to zajmowanie się Słowem Bożym i czytanie Biblii, uns so nah zu dem Herrn Jesus gebracht, czy to tak bardzo przybliżyło nas do Pana Jezusa, dass wir gleichsam etwas widerspiegeln von der Herrlichkeit seiner Person? Że my w obrazie odbijamy coś z chwały Jego osoby? Sind wir ihm ähnlicher geworden? Czy staliśmy się bardziej podobni do Niego? Hat seine Gesinnung uns auch geformt und geprägt? Czy Jego usposobienie także nas cechowało i zmieniało? Dann merkt man uns das an. Wtedy się to na nas poznaje. Dann wird das in der Ehe spürbar. Będzie to będzie to można poznać w małżeństwie. Dann wird das in der Familie gemerkt. I pozna się to także w rodzinie. Dann merken das unsere Nachbarn. Także poznają to, albo zauważą to nasi sąsiedzi. Die Arbeitskollegen. Koledzy w pracy. Die Geschäftspartner. I nasi koledzy w interesie naszym. Dann wird unser ganzes Leben etwas ausstrahlen von der Herrlichkeit der Person des wahren Boas. I całe nasze życie będzie coś odbijało z tej chwały tego prawdziwego Boaza. Noch ein letztes Wort zu unseren jungen Geschwistern. Jeszcze ostatnie słowo skierowane do naszych młodych braci i sióstr. Lest bitte, solange ihr jung seid, viel auf. Czytajcie albo zbierajcie, proszę was, dużo, póki jesteście jeszcze młodzi. Alle älteren Geschwister werden euch bestätigen. Wszyscy starsi wierzący wam to potwierdzą. Je älter man wird, im starszym się staje, umso weniger kann man sich behalten von dem, was man in der Bibel liest. Tym mniej jest się w stanie zapamiętać to, co się czytało w Biblii. Deshalb nutzt die Zeit, wo ihr noch jung seid. Dlatego wykorzystajcie ten czas, póki jesteście młodzi. Und aufnahmefähig seid für die Wahrheit des Wortes Gottes. Jesteście w stanie przyjmować albo przyjmować i pojmować tą prawdę Słowa Bożego. Das wird euch euer ganzes Leben von großem Nutzen sein. I to będzie na całe wasze życie, będzie to dla was wielkim pożytkiem. Dziękuję.